Dzisiaj mamy 9 marca 2018 roku. Dzisiaj mam taki dzień bardzo pomiarowy, czyli jestem umówiony z kilkoma osobami, a dokładnie z dwoma osobami na pomiar kuchni. Z jedną osobą teraz mieliśmy spotkanie, wchodziliśmy w szczegóły odnośnie materiałów, które będą użyte do kuchni, do jakby tej, do mebli kuchennych. Teraz za chwileczkę podjadę na jedną z realizacji, którą dzisiaj chłopaki moi tutaj montują w Ostrowie Wielkopolskim. Potem pojadę jeszcze w jedną realizację, bo dzisiaj akurat mamy dwa montaże jednocześnie w jeden dzień, więc może coś mi się uda dzisiaj Wam troszeczkę pokazać z tego dnia, tak z mojego dnia jakby objazdowego, dnia pracy, też podpinając ten film do tej serii z vlogów, takich moich codziennych jakby zadań i takich dni roboczych moich. Za chwilę się widzimy. Hej. Jestem teraz w pierwszym miejscu w dzisiejszej realizacji. Tutaj jest realizacja w biurze, a tak naprawdę to jest jakby przejście z biura na salon do takim domu jednorodzinnym. I teraz tutaj robimy taką zabudowę. Powinniście tutaj widzieć wcześniej we wstawce od strony biura. Biuro jest tutaj, nie wiem, może to będzie 5x5, coś takiego. Od strony biura będą widoczne szafki otwarte i to będą jakieś segregatory, jakieś zeszyty, czy to tutaj coś sobie ustawi tutaj ten właściciel. I tu będzie ukryte przejście do salonu. O, jak sobie tutaj przejdziemy dalej. Salon jest dalej. I z widok ze salonu będzie pokazywał taką fajną taflę. Cztery jakby takie oddzielne fronty ze sobą, ale licujące na równo ze ścianą. To dosyć fajny efekt da. Żadnych uchwytów tu nie będzie, to będzie otwieranie na tip on. Czyli to też bardzo fajnie będzie z zewnątrz widoczne i ciekawie to wygląda. Tutaj w tym domu robiliśmy też kuchnię, a o tej kuchni jeszcze będzie więcej w osobnym filmie. To jest ta kuchnia z Facebooka, którą wystawialiśmy zdjęcia. Ale tutaj nie będę na razie nic o tym mówił, bo na to przeznaczę sobie inny film. Realizację w biurze już widzieliście przed chwilą. Teraz jedziemy na montaż kuchni. Kuchnia jest teraz na etapie takiego okładzenia blatów. Więc teraz będą dopasowywane blaty we wnękę okienną dodatkowo. Fronty są zamontowane. Nie wiadomo, jak to będzie na tą chwilę jeszcze wyglądało, co Wy zobaczycie, bo tak naprawdę nie wiem, czy te blaty już leżą na szafkach, czy nie. Pojedziemy, zobaczymy, zaraz będziecie widzieć, albo Wam pokażę to na zdjęciach, albo delikatnie tam zrobimy jakiś kadr, nafilmujemy, jak to tam w tym etapie teraz wygląda. Oczywiście to nie jest finalny etap, więc ta kuchnia nie wygląda jeszcze tak docelowo, jakby miała wyglądać, ale tam jeszcze taki ciekawy temat, bo jest integralną częścią tej kuchni jest szafa przesuwna, a co to jest za funkcja, no to Wam pokażę albo dzisiaj, albo we filmie stricte przeznaczonym do tej realizacji. Widzimy się za chwilę, hej! Jesteśmy teraz na tej drugiej realizacji dzisiejszego dnia. Macie tutaj tam, wcześniej były teraz przed chwilą przebitki, najazdy na kilka tutaj takich kadrów, ale to mniej więcej Wam pokażę z tej perspektywy, o co chodzi. Tutaj będzie zabudowa piekarnika. Na dole szafka standardowa, szuflady, zmywarka, tak jak widać, potem kosz wyjeżdżany z segregacją, potem tu będzie zamontowana nerka, szuflady. No i dalej mamy tutaj lodówkę wolno stojącą. Wcześniej w projekcie jakby zaplanowana była zabudowa, ale jednak tutaj inwestor stwierdził, że będzie
potrzebował większej pojemności lodówki, dlatego zdecydowali się na wolnostojącą. Mi się wydaje, że to też dosyć fajnie wygląda. No i teraz tutaj ten element, którego jeszcze nie ma, tak się spodziewałem, że nie będzie, więc pokażę Wam to w innym filmie. Na samym końcu zostanie zamontowana taka szafa i tą funkcję, która będzie dodatkową sprawowała ta szafa, no to zobaczycie na zdjęciach. Albo na osobnym filmie, który będziemy jakby realizować potem już po zamontowaniu całej kuchni. Dobrze, lecę dalej, na razie, hej. Jadę teraz, bo to akurat jest montaż w kamienicy, a ja teraz uciekam na 16, mam S15, na 16 mam następny pomiar kuchni. Mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia. No i w sumie na dzisiaj to wszystko. Nie będę już nic więcej jakby Wam pokazywał, bo to nie ma sensu. Także najwyżej będziemy się widzieć przy następnym razem, znaczy następnego razu. Chyba że chcecie takie vlogi też z pracy, z takiego dnia pracy, gdzie jadę, co mam do załatwienia. Może, nie wiem, no, to też Wam coś da. No niekoniecznie klientowi, wiadomo, że ten klient po prostu może coś ewentualnie zobaczyć w trakcie montażu albo tam, gdzie pojadę, coś tam ciekawego pokażę. Ale tutaj bardziej chodzi o osoby, które jakby chcą zacząć działać w tej takiej branży. Ja się nie boję tutaj jakby przekazywać tej wiedzy, ponieważ no naprawdę tego się może tych firm takich jakby meblarskich, jakby to nazwać, no stolarzy, meblarskie firmy, tego się może mnóstwo tworzyć i naprawdę rynek jest tak chłonny, że powstanie 10 koło mnie i wszyscy będą mieć pracę. Tutaj jest kwestia, jak ty się nastawisz do takiej działalności, czy weźmiesz ją na poważnie, czy tylko po prostu dorywczo będziesz próbował sobie działać, bo ci, co działają dorywczo, to tak naprawdę psują tą branżę całą. Ona już jest tak delikatnie niedowartościowana, no, nawet dosyć mocno niedowartościowana. Jakbyśmy tak mieli szczerze rozmawiać, no to bym się musiał Wam wyżalić, ale to nie o to chodzi. Dzisiejszy dzień, powiedzmy, że zamykam na tej końcówce, na tym tekście, który do Was powiedziałem w tej chwili, na tej puencie, odnośnie jakby zamknięcia, po co dzisiaj to kręciłem. No, kręciłem po to, żeby Wam mniej więcej pokazać, że te dnie takie wyjazdowe, te, które planuję sobie jakieś pomiary, jakieś spotkania, są bardzo, bardzo intensywne. Jak przyjeżdżam do domu, to po prostu kładę się bezpośrednio, no oczywiście się trzeba wykąpać i takie rzeczy, ale kładę się bezpośrednio, bo już mi głowa no nie pracuje. Tyle rozmów, co się przeprowadza w tym dniu, na takim poziomie, jak mamy mózg rozpędzony, no to niestety, ale to bierze troszeczkę, zabiera nam troszeczkę więcej energii niż standardowy dzień. Co jeszcze mogę Wam polecić? Żebyście właśnie planowali wyjazdy w jeden dzień, żeby załatwić wszystkie możliwe wyjazdy, wszystkie możliwe pomiary w jeden dzień. Dlatego, że tej pracy przed komputerem klient sobie nie zdaje sprawy, ale jeżeli podchodzicie do tego biznesu poważnie, to naprawdę tej pracy przed komputerem jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja nieraz mam pretensje, bo osoby, które zatrudniają sobie projektanta wnętrz, oni bez problemu tam płacą te pieniądze za to, ale dlaczego jeszcze nie ma w jakby świadomości tego naszego docelowego klienta, że ten stolarz naprawdę on ma bardzo dużą wiedzę, on Wam też przedstawia wizualizację, nad tym trzeba siedzieć, zastanowić się, to jest pomiar, który trwa czas, to jest dojazd do klienta, to wszystko tak sumując konkretne realizacje, naprawdę dużo czasu poświęcamy na to, żeby dopieścić tego klienta na 100%. Dobra, rozgadałem się, dzięki bardzo za dzisiejszy ten, jeżeli Wam się podobało, no to ja z chęcią będę próbował nawet z dnia pracy przed komputerem, z projektowania, jakieś ciekawe realizacje jak mamy, jakieś wrzutki z takich ciekawych zagwozdek, powiedzmy, problemów, które mam do rozwiązania, jakichś zabudów, mogę Wam wrzucać. Na tyle dzisiaj. Hej.
baby, don't lose control. I'm focused on you, baby, lately you've been in my aim. I've been reaching out for you and still that's so far away. Looking through the smoke in the mirror, crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you made me smile, and how you made me smile, oh yeah.